Siema, z tej strony PS Gamer, a dzisiaj kontynuujemy przygodę w FNAF Security Breach. Let's go. Ma bot, zostaw mnie. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku, tylko wezmę mapę. No, wracając do tego poprzedniego odcinka, nasz najlepszy przyjaciel Freddy został pobity i znokautowany przez pana księżyca i porwany, więc naszą misją jest go uratować. Nie wiadomo, co się z nim dzieje. Może go zabili. Zniszczyli, nie wiadomo. Naszą misją jest go uratować. No. Tu jest Mabot, on też w ogóle jest bezużyteczny. Nie wiem, co dalej mówić, więc lećmy dalej już. Dobra, tu jest jakiś pokój. Ogólnie to musiałem wyjść na chwilę do toalety. Dlatego takie szybkie przewinięcie sceny. Co to jest? Endoszkielet. On się rusza. Ciekawe. Te endoszkielety to z FNAF-a na FNAF-a się zmieniały. Kamery wyłączone. No jasne. Porwali Freddy'ego. Ale widzę, że mapa jest włączona. I mogę wiedzieć, gdzie jestem. Ale kamery nie działają, czyli... Chwila. Jeżeli nie ma Freddy'ego, to kamery nie działają. Nie, dobra, ta teoria została szybko obalona przeze mnie. Ja ją stworzyłem i obaliłem. Wow, teraz zauważyłem, że są w klatkach XD. Dobra, nieważne. Dobra, którym tutaj trzeba iść? Tutaj jest jakiś pokój, ale... Czy ja mogę do niego wejść? Nie. Level 4 potrzebuję. Ja tu wcześniej już byłem i grałem sobie trochę. Po skończeniu tamtego odcinka, ale... Później zasnąłem przy kompie, mówię wam. Serio, tak się stało. Mówiłam, zasnąłem przy kompie. Budzę się. Grigori sam do siebie mówi. XD. Grzesiu, Grzesiu. Nie wiem dokąd iść, ta mapa też mi nie pomaga. Ja się w ogóle na mapach nie orientuję. Idźmy po prostu przed siebie. Lecę, bo chcę. To nasze motto, pamiętajcie. Podładuję sobie latareczkę. W ogóle to jest śmieszne, jak ta maszyna otwiera japę. Szkoda, że nie ma takiego czegoś na mesie. Że jak włączysz kamerę, to takich tutaj Freddy. O, japa idzie. Ale laga miałem przed chwilą. Okej, jestem na jakimś magazynie. Jeżeli to w ogóle można nazwać, czy tam stoi endoszkielet? Chyba tak. Ja go spróbuję tutaj wyminąć, ale nie da się tędy poprzechodzić. Są jakieś stoły. Tak, to jest jakiś magazyn, ale tutaj... O nie, on się rusza. O w dupę. Czy on się rusza, kiedy ja się obracam? Ale mu się gały świecą. Ja go spróbuję tutaj ostrożnie wyminąć i w niego nie wejść, bo jak zrobi mi jumpscare, to o. No dobra, wyminąłem. Dziwne są te szkielety. Ładniejsze były te z FNAF-a 2, chociaż oczy miały takie ponure. Znaczy co, nieważne. On się rusza, kiedy ja się obracam. Przed chwilą to sprawdziłem, to jest już potwierdzone. Także ominąłem tego robota. Mam go gdzieś, także hu. Nie no. A dobra, co mi tam szkodzi? Chuj ci w dupę. Po prostu. Mam żółte kłócanie. Coś mi tutaj nie pasuje. Czyżby znowu mnie ten Music Man gonił? O, torba. Ale nie mogę jej zebrać. Boję się, że znowu Music Man będzie mnie gonił, bo mam żółte to kłócanie. A to znaczy, że coś mnie widzi. Jak będzie czerwone, to dopiero wtedy mnie goni. O, jest to w dupę! Nieważne. Rozgadałem się za bardzo. Gdzie tu jest wyjście? Rozmawiasz sobie z widzami, ale nagle... XD. Zamiast po mnie wyjść, to ten spierniczył, bo się wystraszył, lol. Dobra, nieważne.
Co to kurde, fabryka śmietników, ile to jest? Napierniczy, śmietnik Chica, śmietnik Freddy, śmietnik Roxy. Chyba miała śmietnika Modiego, albo po prostu nie widziałem. XD. O, jest ta torba, dobra gitara. Czyli jestem po drugiej stronie tego, spoko. A tu jest kolejna brama, która mnie zaprowadzi do piekła, widzowie. O, tam już widziałem chyba kolejnego animatrona. Ale zrobię sobie taktycznego save'a. Po naładowaniu latarki. Ja się już w ogóle nie orientuję, co robię. Nie słucham nic. Ja zawsze muszę nagrywać te odcinki w nocy, jak zwykle. Zobaczmy tutaj, jakie mamy misje. Dobra. Nieważne. Chodźmy. Ahoj, przygodo. O, jaka słodka maskotka. Jak cię znajdę, to cię uduszę za to, co zrobiłeś Freddy'emu. To były takie tylko życzenia na nowy rok. Co to za to jest plakat? Nie wiem, czy to w ogóle można nazwać plakatem. Nie wiem, ja to będę nazywał plakat, bo nie wiem. Dobra, push button. Tu jest jakiś czerwony balon XD. Czerwone balony mi się kojarzą z tym filmem To. Z tym klaunem, co ja dzieci urwał rękę dziecku w kanałach. Nieważne. Jestem w jakiejś fabryce zabawek. Aha, okej. Czyli to tak wygląda miłość od pierwszego wejrzenia. Fajnie to zobaczyć na własne oczy. Tylko w wersji animatronicznej. Miłość od pierwszego wejrzenia. Macie tutaj, widzowie? To jest chyba mobot i szkielet. Nie wolno bić dzieci w głowę. O, ja cię, al plakat. Dobra. Ja może stąd O, ty frajerze. O! Przestań. To nie było miłe. Won. Teraz by się tutaj przydał taki Stachu Jones. Z takimi... z tymi cichymi ripostami na przykład. To jest za szybkie. Nie. Fuck you, zostaw mnie. Gwarancję do bramy i się nie znamy. O, drugi się ruszył. Nie no, po prostu mnie to cieszy, widzowie. Ej, ale one tu chyba nie wejdą, czy wejdą? O, kolejna dwójka. Jeszcze oni się ruszą pewnie, co nie? Żebym miał kopa w dupę taktycznego. Dobra, O, patrzcie, stoi tutaj w holu. Siema. Nie no, to jest przekichane, widzowie, ta sprawa. O, ty frajerze. Patrzcie, jakie to szybkie jest. Myślałem, że Sonic szybki jak wiatr to dopiero za rok wyjdzie. Nie no, żartuję. Nie wiem, co mówić. O, nie no. Bardzo mi miło. Kolejne. Ja tu chyba jestem na przegranej pozycji, widzowie. Tam są z tyłu. Tutaj jest dwójka. O, ty frajerze spubany. Dobra, nieważne. Jakoś to trzeba wyminąć. One obracają się, znaczy... jak ja się obrócę, to one idą naprzód. Nie mogę iść do nich tyłem. Muszę się na nich patrzeć, ale jak tak zrobię, to zaś tamci po mnie przyjdą. Ale spróbuj... dobra. Tu są jakieś drzwi. O nie, może tam lepiej nie wchodzić. O, kolejne w klatkach. Ten chyba będzie najniebezpieczniejszy, ponieważ tam była taka przecięte. O, Nightmare Puppet! Kojarzy mi się bardzo z Halloween Edition. To jest boss tych wszystkich robotów, mówię wam. On nimi rządzi, steruje z tego pokoju. I ja go miałem tak naprawdę uwolnić cały czas. Ale mogłem tego nie robić. Ale zrobiłem. Bo wiedziałem, że jest tu gift. Dobra, nieważne. Mam czerwone, nie podoba mi się to. Muszę jakoś stąd, że tak powiem, spiedalać. Powiedziałem spiedalać. Okej? Okay? Rozumiemy się? To nie było przekleństwo. Mam czasami takie lagi.
Ja to będę musiał powycinać te sceny. Grzeczny robocie. O, ty frajerska, kurwo. Sorry, że tak klnę, ale no, nie mogę się powstrzymać. Po prostu gry horror to... Ja muszę sobie chociaż raz przekląć. Nie no, to są jakieś jaja, trzy roboty. Fuck you, dobra, spadam stąd. Lecę. Arrivederci. Bąk na drogę dla was. Elo? Idą? Idą, oczywiście, że idą. Weźcie mnie, zostawcie. Chyba mnie zostawiły. Okej. Biedny mobot. Co oni ci zrobili? Potwory. Tu nie ma przejścia, jakby widzowie. Wpadłem w szachmat. O nie, tylko nie. Oj, jest dwóch. O, w dupę. To bardzo źle. O nie, to się skończy źle. Dobra, tutaj jest guzik, musiałem się cofnąć. Co było trudne. I nie chcielibyście się tego widzieć. Tam trochę, parę moich rage'ów i takie tam. Ale spoko... O kurwa. To... Nie, jeszcze mnie zamknęli? To są jakieś jaja. To są jaja. Ale jest karta, widzę, że na biurku. Ale ich jest tutaj tak dużo. Pewnie jak wezmę kartę, to wszystkie spadną i mnie zaatakują. Tak pewnie będzie, mówię wam. Oho, a nie mówiłem? O, w dupę. Tyle na jednego? To banda łysego. Za dużo. Za dużo was, koledzy. Co jest kuła? A, tu za ścianą jest jeszcze jeden. O, w dupę jeża. Tego się nie da przejść, zaraz zginę. Zaraz zginę. A, dobra, zginąłem. Te jumpscare nie są straszne przez ten dźwięk. On to psuje wszystko. Dobra, próba druga, widzowie. Lecimy. Dobra, teraz będzie miłość od pierwszego wejrzenia. Okej, okay, chodź tu, stary. No, dobra, grzeczny robocik. Tak, trzymać. Tu. A, dobra. Czy on się w końcu obróci w tą stronę, w którą idę? Ale przynajmniej trzeba rozpracować, jak one działają, więc wszystko na plus idzie. Zaraz powinny ruszyć te dwa. Nie, jeszcze się nie ruszyły, to dobrze. Teraz mnie cztery gonią, jeżeli się nie mylę. Tutaj będą mi jeszcze gdzieś dwa po drodze. Pamiętam. Nie, trzy, bo jeszcze ten tutaj. Główny boss mafii. Otwórzmy mu drzwi, żeby wyszedł. Dobra, bo myślałem, że go tu nie ma, tak ciemno tu było. Ale mroczny ten pokój. To jak taka izolatka dla przedszkolaków. O, kamery mi działają, koks. Dobra, zbierzmy ten prezent. Weźmy najpierw marionetkę. Tak, dla wspominek. Z tego FNAF 4. Dobra, i teraz jeszcze powinny się te dwa ruszyć. I później, tam po drodze chyba były jeszcze trzy, jeżeli się nie mylę. Dobrze mówię? Trzy. Czekajcie, dajcie mi się zastanowić. Tak, trzy. I tam były jeszcze... O, widzę, jak one się ruszają. Ale jak patrzę na kamerach, to... One się normalnie ruszają, ale jak się patrzy, a nie w realu, to zupełnie inna gadka, co nie? One się w ogóle nie ruszają, dopóki nie włączy tego guzika. Więc... Po prostu... Gdybym nie włączył żadnych z tych guzików, nie musiałbym przed nimi uciekać. Co jest w dupę jeża? Pogrzało was tam? Nie chcę się z wami bawić. Najchętniej to bym spalił to miejsce jak we FNAF-ie 3. Gincie. Płońcie. Szybciej. Dobra.
Tam się spojrzałem, czy jakiś za mnie nagle szybko nie przyjdzie. Dobra. Bo wiecie, oni się ruszają jak Sonic. Dobra, mam plan na to. Biorę kartę. Lecę do drzwi szybko. Dobra, tutaj... Na początku jest tam ich dużo z pięć. Tutaj przy tych drzwiach. Więc tutaj stanąłem na początku i nie dałem rady, niestety, widzowie. Ale teraz wezmę kartę. Pobiegnę do drzwi. No i chyba dam radę wyjść. Dobra, robimy ten plan, widzowie, szybko. Dobra, zaraz zobaczymy, czy mi się uda. Czy mnie coś zaatakuje. Ty, żeby mnie od tyłu tam nie wzięli, wiecie. O, dobra. Udało się. Dobra, szybko do boksa. O nie, zablokowali mi drogę. Szybko do boksa. Nie było drogi, to była, znaczy, to jest droga bez wyjścia. Bo jeżeli tu mi zablokowali drogę, to tamci wyjdą i tak z tego pokoju. Właśnie tutaj, jak na kamerach widzicie, wychodzą. Więc przekichany, widzowie. Ile was tam było? Więcej was matka nie miała. Nieważne. Uciekłem z tego boksa. Było ciężko. Tam kilkanaście tych robotów wyszło. Szkoda gadać, widzowie. Tam było się niebezpiecznie ruszyć. A lagi miałem takie, że musiałem sobie na najmniejsze ustawienia włączyć grę. Dobra. One się nadal ruszają, co mi się nie podoba, bo nie chcę już ich spotkać. Dobra. Tu gdzieś chyba zaraz powinno być wyjście. Jest brama. Chyba tą bramą wyjdę. Dobra, tak, wyjdę. Okej. Jesteśmy w fabryce śmietników. Zróbmy taktycznego save'a. Fabryka śmietników. Ciekawe. Yes, please. Dobra, latarkę spododujmy. Bo tam miałem pomarańczową lampkę. O, od razu lepiej. I teraz wchodzę do wentów. Znowu mnie goni ten... jakby go tu nazwać? Przerąbany pajączek. No pewnie, że to on. Pewnie to on tutaj sra tymi pajęczynami w wentach. I teraz jeszcze zostanie mi jeden ten endoszkielet do pokonania. No, tak. Idźcie udła. Tam tymi swoimi pajęczynami. Smacznego. Okej. On tu stoi. On chyba nie był tak blisko tutaj. Okej, on jest włączony. Dobra, nieważne. Czyli co? Wyszłem stąd. I zdobyłem level 4. A, dobra, rozumiem. Zdobyłem level 4, przez co mogę wejść teraz w tamte inne drzwi. Dobra, bo myślałem, że to jest misja bez sensu, ale teraz sobie przypomniałem, o co chodzi. Dobra, lecimy ratować Freddy'ego, widzowie. Save was tu jeszcze walnę. Ja tu robię tak często sobie, ponieważ ja się zawsze boję, że coś zrąbę i będę musiał od nowa. Więc ja wolę częściej robić save'y, ale być bezpieczny. Dobra, teraz mogę wejść tutaj za te drzwi czerwone, bo tutaj do nich był potrzebny level 4. W ogóle map, bo zniknął XD. Dobra, mission complete. Vanessa. Freddy, on żyje! Ej, Freddy żyje! Vanessa gada. O nie. Co? O kurde. Czyli ona jakby jest powiązana z tym fazłaczem? Coś takiego? Że ona wszystko z tego fazłacza wie. O kurde. Okej, czyli wiemy już, że to miejsce to jest part and service, do którego miałem zabrać Freddy'ego. A Vanessa idzie mnie szukać. Jestem bliżej niż myślisz, koleżanko. Dobra, ale Freddy żyje, naprawili go. Ja już myślałem, że ten księżyc go zabił. I mu się coś tam stało. Dobra, wchodzimy. Freddy, ty żyjesz. O, stary, co oni ci zrobili? Skoro ty leżysz na tym łożu. Use console? Gdzie jest konsola? O nie, są te roboty do...
To jest konsola. Nie no, jak to jest konsola, to ja nie wiem. Power upgrade tylko mogę zrobić ci. Ale on, ten endoszkielet tam chyba się nie będzie ruszał. A jak będzie się ruszał, to mamy problemy. Dobra, ale wchodzę tutaj w razie, bo Freddy mnie obroni. Stary, jakim cudem ty mówisz? To by głowa się urwała. Okej. Czyli muszę mu przymontować głowę. O nie. Nie chcę cię skrzywdzić, Freddy. Ale ciekawe, jak to będzie wyglądało. Zaraz się dowiemy, widzowie. Freddy, ja cię mam głowę naprawić czy skręcić, bo nie wiem. Pierwszy raz jestem w part-time serwis. Nie no. To już jest mój drugi raz, bo byłem w part-time serwis w FNAF 1, we FNAFie Help Wanted. Czy on się ruszył? Dobra. O. Czyli to tak będzie działało. No dobra. Żółty, czerwony, niebieski, zielony. Okej, łeb zamontowany. Dobra, co dalej? Jakaś diagnostik. O, nie znam kolorki, dobra. Żółty. Żółty, zielony. Czy na odwrót? Ty, ja już nie widzę. Ja się gubię. Dobra. Jestem Daltonem, widzę je po prostu. Ja to na farcie robię wszystko. Moje oczy zapamiętują, ale kurde, nie wiem, dobra, finish upgrade, skończmy to jak najszybciej. 3:30, wow. Zaraz czwarta, piąta, szósta i spadamy z tej placówki. Phaser Blaster. Kurde, chłopie. Czyli mog... Mhm. On mi mówi tutaj o jakichś atrakcjach. Phaser Blast i Monty Golf. Monty Golf brzmi nawet ciekawie, bo... Golf... Zawsze chciałem sobie pograć w golfa, jak byłem małym dzieckiem. Golf to było moje ulubione zajęcie, jak byłem mały. Więc chyba pójdę na golfa. Dobra. Tak, ha, zrobię. On tutaj coś tam jeszcze mówił. Nieważne. Tu mamy itemy, widzę dużo. Save'a, torby, recharge, latarka. Freddy, chica. Okej, okay, to coś z chicą związanego. Ja nie mogę. Tutaj... Cloves. Ej. Bo tam na tej konsoli było... Czy ja będę zabierał części zapasowe w tym przyjacielom Freddy'ego? Znaczy... Nocice, Roxy i Montiemu? O kurde. Bo tam było takie voice. Dobra, nieważne, spieszmy sobie na razie to. Tu jakieś drzwi się otwierają. Wiecie co? Tutaj proponuję, żebyśmy zakończyli ten odcinek i przygodę. Jeszcze sobie walnę tutaj taktycznego save'a. Tylko tą notarkę podładuję. Walnę save'a, tu się pożegnamy. Widzimy się w następnym odcinku.